Zawsze Ślokajski spełniał obowiązek? Gdy panią w Rzymie był, to wśród służącej mojej dostawał dla niego podwiązek, róż, co na balu na piersi gorącej uwiędły. Stał się go szpieg. Przy bramie czekając, abyś doniósł, gdzie wyjadę. A ja mówiłam, oto ma psie znamie ten człowiek. Wierny jest. I nad gromadę ludzi wiernością wyższy jest ten człowiek. A więc ma dobre serce. Myśli świetne. Chodź więc spod twoich szarych, wężych powiek. Odrażająca szła skra. Nieszlachetne, choć z ciebie jakieś pary wychodziły i odrażały mnie instynktem ducha. Tylem zdobyła, że mi się stał miły twój widok. I głos dla mojego ucha umiłowany. Miej więc dziś torturę. Z tej jednej męki, która rzekłem oko tą myślą, żeś był podniesiony w górę. Że w jednej stałeś opinii wysoko, że w jednej myśli ty byłeś istotą wyższą nad ludzi, że mogła klękać przed tobą, a ty byłeś błoto. Jedynego nie wart spojrzenia ni słowa. Chodzący dowód, że sąd mój o świecie był sądem młodej kobiety. Pomyłko. Teraz ty jesteś marszałek w powiecie. Jego pieniądze wyniosły cię. Z posyłką już ci nie pośle po mego trzewika lub po zwiędły kwiat. Mam teraz z ciebie. Lecz to, co ludziom serce tu odmyka, szczęście, to ciebie tak jak kreta grzebie w intrygi, w lochy idące podziemne, w pochlebstwa, które ci u niego służą. Cóż, teraz już panie nie drwisz ze mnie? Jakoż to mnie pan po stepach podróżą poślepły? Jakoż to mnie pan po stepach podróżą, żeś nadawałeś? Mów! Uwieńczylałem komiczny talent pana! Cóż, ciekawym, z jakim mnie tutaj wyprawiasz centaurem. Milczysz?